Hej, hej, moi drodzy, siemaneczko, witam was ponownie w Mass Effect. I o, akurat przed filmikiem sobie się zakończyło, dobra. Siema, Nilus. Turianin. Ciach, ciach. Saren? To nie twoja misja, Saren. Co tutaj robisz? Rada uznała, że przyda ci się w tej sprawie pomoc. Nie spodziewałem się getów. Nie jest dobrze. Nie martw się. Mam wszystko pod kontrolą. Oj, oj. Co to takiego? Wow. Wygląda jak taki wielki robol. Dobra, bo ja tu widzę gety. Gety i nie tylko. Znaczy widzę gety i getopodobnych. Mógłby szybciej skupiać celownik, wcale mi się nie obraził. Kurde, twarde te zombie są w gruncie rzeczy. Dwa punkty pancerza. Skurde dużo. Kaidan już leży. Ashley se lepiej radzi niż Kaidan. Kaidan to jest taka miękka... Miękka. Szczelna komora. A, mogłem w sumie wysadzić ten. Kaidan, wstajesz? Wstawaj, nie udawaj. Nilus, zbadaj. Nilus dostał kulę w łeb. Poruszyło. Tam, za skrzyniami. Zaczekajcie! Nie strzelać! Jestem jednym z was! Człowiekiem! Prawie cię zabiliśmy przez to twoje skradanie. Przepraszam, nie skradałem się, tylko ukrywałem przed tymi stworami. Nazywam się Powell. Widziałem, co spotkało tamtego Turianina. Ten drugi do niego strzelił. O czym ty do diabła mówisz? Tutaj byli dwaj Turianie. Twój przyjaciel i ten drugi, Saren. Chyba się znali. Twój przyjaciel nieco wyluzował i Saren go zabił. Strzelił mu w plecy. Dobrze, że mnie nie widział za tymi skrzyniami. O kurde. No znaczy, no po filmiku można się było tego spodziewać, ale... Podobno nadajnik Protean został przywieziony do portu kosmicznego. Co się z nim stało? Jest na drugiej platformie. Pewnie tam kierował się ten Saren. Wskoczył do kolejki zaraz po tym, jak zabił twojego kumpla. Wiedziałem, że ten nadajnik oznacza kłopoty. Wszystko się spieprzyło, gdy go znaleźliśmy. Najpierw pojawił się ten cholerny statek Baza, a potem nastąpił Zabili wszystkich. Wszystkich! Gdyby nie te skrzynie, też byłbym już trupem. Jak to się stało, że tylko ty przeżyłeś? Dlaczego nikt inny nie próbował się schować? Nie mieli szans. Ja byłem za skrzyniami, kiedy rozpoczął się atak. Chwila. Byłeś za tymi skrzyniami jeszcze przed atakiem? Ja... Czasami muszę się zdrzemnąć, żeby przetrwać jakoś do końca zmiany. Kimam sobie za skrzyniami, w ciszy. Spoko. Przeżyłeś, bo jesteś leniwy. Ashley taka... Pff. Gdyby nie ta drzemka, pewnie byłbyś już martwy. I widzicie, to jest dobry powód na to, że czasem w ciągu dnia trzeba se strzelić drzemkę. Widzicie, drzemka może uratować życie. Tej nie ma co przesadzać. Statku bazie, sen to zdrowie. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem. Był ogromny. Kiedy obniżał pułap, wszędzie wokół zrobiło się ciemno. I wydawał taki charakterystyczny dźwięk. Dźwięk, który wywiercał się w mózg. To właśnie mnie obudziło. Atak nastąpił kilka minut później. Możesz powiedzieć coś jeszcze na temat nadajnika? Przywieźli to dziś rano. Załadowaliśmy na kolejkę i wysłaliśmy na drugą platformę. Aż trudno uwierzyć, że to było kilka godzin temu. Mam wrażenie, że minęły wieki. Powiedz mi o ataku getów. Wszystko stało się bardzo szybko. Najpierw statek schodził do lądowania.
a chwilę później na platformie zaroiło się od getów. Musiały być na pokładzie tego statku. Strzelały do wszystkiego, co się ruszało. To była masakra. Okay. Musimy odnaleźć ten nadajnik, zanim będzie za późno. Powinniście zabrać się kolejką towarową. Tam właśnie poszedł ten drugi Turianin. Ja nie mogę tutaj zostać. Muszę się stąd wyrwać. Okej, okay, czyli już wiemy, kto to był. No, tu mamy zestaw medyczny. Tu mamy jakieś ulepszonka. Później będziemy się tym bawić. Dobra, sterowanie też muszę zmienić, bo z automatu chcę przeładowywać, a to są... Wow! Są karabiny, które nie wymagają... które nie wymagają przeładowywania, natomiast w dwójce ten karabin już wymaga przeładowania. I automatycznie... automatycznie próbuję teraz przeładowywać. Natomiast w dwójce, co jest ciekawe, nie ma granatów. O kurde, niszczyciel getów. Jak ja niby mam go rozwalić? Rozkaż zrzutu biotycznego. Przytrzymaj klawisz spacji, aby otworzyć HUD. Ashley, ruch. A, Kaidan chyba właśnie zszedł. Nie? Kaidan, sabotaż, Kaidan, przeciążenie. Rzut. Dobra. Aha, czyli nie mogłem inaczej go rozwalić, tylko musiałem to zrobić w ten sposób, tak? No spoko. Widzę, że tutaj jest też opcja automatycznego przyklejania się do tych. Do... Nie no, chciałbym to... Chciałbym ustabilizować trochę ten celownik. Nie no, spoko, tylko że... Strasznie tą bronią rzuca. Ciekawe, czy ją można jakoś ustabilizować. Dobra, na razie tutaj krótkimi seriami od osłony do osłony szturmowce getów. Okej, szpoko. To jest medigel. Dobra, ja też to trochę zacząłem obrywać, ale spoko. Kaidan oczywiście tam leży. No bo przecież jest czas na odpoczynek. Dobra, jedziemy kolejką. Bzium, bzium. O, nieładnie mi się tutaj green screen psuje. Co się dzieje? Green screen. Założyć ładunki wybuchowe. Zniszczyć kolonię. Zrównać to miejsce z ziemią. Siema. Kurde, gety to taka forma robotów chyba, nie? Robotów, androidów, coś w tym stylu. No siema, no przyjechałem. Ładunki wybuchowe. Ładunki wybuchowe. Pewnie położyły je gety. No nie! Szybko. Musimy je znaleźć i wyłączyć. Pewnie podłożyły je gety. Nie. Skąd takie twierdzenie? Może to po prostu ludzie je podłożyli? Tak dla buzu. Będzie, wiecie, 1 stycznia, fajerwerki, to wypieprzymy całą kolonię w kosmos. Czasem w grach takie właśnie stwierdzenia, które są tak po prostu
głupie i oczywiste mnie rozbrajają. Komputer stwierdza coś, co jest oczywiste. Ten jaki kurde pancerz tu dostał teraz. No, zakłócenie. Turmowiec getów. Mam tu jakieś... No... Strasznie wolno skupia ten karabin. Mam nadzieję, że wraz ze wzrostem poziomów to... będzie... Usłyszałem gdzieś bombek. Będzie to lepiej rozwiązane. Bo... Lekki pancerz dla Turianina. Bo autentycznie w tym momencie to jest to upierdliwe, jak tak przez pół godziny trzeba trzymać, żeby nacelować w ogóle na coś. .315, no i spoko. Rozbrojono wszystkie ładunki, no i bardzo dobrze. Nie, tu jest kolejka, to nie. To nie do, do kolejki, tylko idziemy tam. Jakiś ten geotermalny biorą, czerpią. Okej, czy jest tu ktoś? A, jakiś zombie. Zombie. Au. Dobra. Szturmowiec getów. Ci tu kurde będą strzelać. Osiągnięcie. Okej. Nadajnik protean. Zbadajmy go. Normandia, nadajnik zabezpieczony. No nieś. Prosimy o natychmiastową... Działająca technologia Protean. Niesamowite. Pierwszy raz widzę coś takiego. Coś musiało go uaktywnić. Przyjąłem, Normandia. Czekam. Chyba już nie działając. Zidentyfikowaliśmy statek, który wylądował na Eden Prime. To Normandia. Należy do Przymierza. Dowodził nią kapitan Anderson. Udało im się ocalić kolonię. A nadajnik? Jeden z ludzi mógł go uruchomić. Pani doktor? Doktor Chakwas! Chyba się budzi. Martwiliśmy się o was, Shepard. Jak się czujecie? Jestem trochę obolały. Ile czasu byłem nieprzytomny? 15 godzin.
Myślę, że coś się stało z nadajnikiem tam na dole. To moja wina. Widocznie uruchomiłam jakieś pole ochronne, kiedy podchodziłam. Musiałeś zepchnąć mnie z drogi. Nie mogłaś wiedzieć, co się wydarzy. Nie wiemy, czy to właśnie spowodowało reakcję. Niestety, nie będziemy już mieli okazji się tego dowiedzieć. Nadajnik eksplodował. Pewnie jakieś przeciążenie. Wybuch pozbawił was przytomności. Przenieśliśmy was z powrotem na statek. Jestem zobowiązany. Pod względem fizycznym nic wam nie jest. Wykryłam jednak niezwykłą aktywność mózgu, anormalne fale beta. Zaobserwowałam również wyraźnie szybsze ruchy gałek ocznych. Okej, moi drodzy, wybaczcie mi takie moje troszeczkę kręcenie się. Jak widzicie, green screena już poprawiłem. W międzyczasie tutaj jest cięcie, dlatego że rodzice moi przyjechali i po prostu trzeba było ich ugościć. Ale wracamy już, mam nadzieję, że takich sytuacji nie będzie. W każdym razie tutaj rozmawiamy na temat naszej choroby. Znaczy tego, co się widziałem, działo. Jestem pewien, co śmierć, zniszczenie. Włączę to do mojego raportu. Może... O, kapitan Anderson. Jak się ma pacjent, pani doktor? Odczyty w normie. Wygląda na to, że wszystko w porządku. Dobrze to słyszeć. Shepard, muszę z wami porozmawiać. Na osobności. Tak jest, kapitanie. Będę w mesie w razie czego. Wygląda na to, że nieźle oberwaliście od tego nadajnika. Na pewno wszystko w porządku. Jestem wkurzony z powodu getów. Sprawę, sir. Nie mieliśmy pojęcia, w co się tam pchamy. Dlatego wszystko szlak trafił. Gety przez ponad dwa stulecia nie pokazywały się poza mgławicą, komandorze. Nikt nie mógł tego przewidzieć. Nie, proszę cię. Starsza sierżant Williams nie należy do załogi Normandii. Doszedłem do wniosku, że przyda nam się jeszcze jeden doświadczony żołnierz. Została przeniesiona na Normandię. Williams jest dobrym żołnierzem. Zasługuje na to. Porucznik Alenko jest tego samego zdania. Dlatego właśnie włączyłem ją w skład naszej załogi. Okej. Chcieliście się ze mną zobaczyć na osobności, kapitanie? Nie będę kłamać, Shepard. Jesteśmy w dupie. Wirus nie żyje. Okej. Nadajnik zniszczony. Mamy inwazję getów. Rada zażąda wyjaśnień. Nie zrobiłem nic złego, dowódco. Oby rada też to dostrzegła. Jesteśmy w dupie i te palce, nie? Dla mnie jesteście bohaterem. Ale nie po to tu przyszedłem. Chodzi o Sarena, tego drugiego Turianina. Saren jest widmem. Jednym z najlepszych. Żywą legendą. Ale jeśli współpracuje z getami, to znaczy, że przeszedł na drugą stronę. Widmo poza kontrolą oznacza kłopoty. Zwłaszcza takie widmo. Saren nienawidzi ludzi. Dlaczego? Uważa, że za szybko rośniemy w siłę, że za bardzo rządzimy się w galaktyce. Zresztą nie jest odosobniony w swoim przekonaniu. Jednak u większości obcych na myśleniu się kończy. Lecz Saren sprzymierzył się z getami. Nie wiem jak, nie wiem dlaczego. Wiem tylko tyle, że miało to jakiś związek z nadajnikiem. Byliście na miejscu, kiedy nadajnik uległ samozniszczeniu. Widzieliście coś? Jakąś wskazówkę, która mogłaby nam powiedzieć, czego szuka Saren? Tuż przed utratą przytomności miałem jakąś wizję. Wizję? Jaką wizję? Widziałem syntetyków. Gety. Mordujących ludzi. Masakrujących ich. Musimy donieść o tym Radzie, Shepard. Co im powiemy? Że miałem koszmar? No, właśnie. Nie wiemy, jaki rodzaj informacji zawierał ten nadajnik. Może zaginioną technologię Protean. Albo plany jakiejś broni masowej zagłady. Cokolwiek to było, zabrał to Saren. Znam Sarena, znam jego podejście do nas. Uważa ludzi za zarazę dla galaktyki. Ten atak był aktem agresji. On poznał tajemnicę tego nadajnika. Dowodzi armią getów. A wszystko zapewne po to, żeby zetrzeć ludzkość z mapy galaktyki. Nawet nie ma takiej opcji. Znajdę jakiś sposób, żeby go pokonać. A my tu będziemy takie proste. Rozkładać karty. On jest widmem. Może udać się wszędzie i zrobić praktycznie wszystko. Dlatego właśnie potrzebujemy rady po naszej stronie. Zamaskujmy go w takim razie. Że Saren zdradził.
a Rada odbierze mu status widma. Skontaktuję się z ambasadorem i zobaczę, czy uda mu się załatwić nam audiencję u Rady. Pewnie będzie chciał się z nami zobaczyć, jak tylko dotrzemy na Cytadelę. Powinniśmy być już blisko. Idźcie na mostek i powiedzcie Jokerowi, żeby wprowadził nas do doku. Ja, okej. No, tak sytuacja zaczyna się trochę rozkręcać. Możemy sobie pogadać z kimś jeszcze? Nie, chyba nie możemy. Uzupełnij Medigel. Okej. Zero. Ale uzupełnienie. Ashley. Dobrze, że nic wam nie jest, komandorze. Załoga chętnie usłyszy dobre wieści. Zwłaszcza po śmierci Jenkinsa. Jenkins był cennym członkiem załogi. Czuję się winna, że to się stało. Gdyby Jenkins przeżył, nie byłoby mnie tutaj. No. Muszę porozmawiać z Jokerem. Do widzenia, komandorze. Tak się zdarza, no, łomatko święta, no. Takie rzeczy się dzieją, prawda, no, tym bardziej na wojnie. Kontrolka drzwi, otwórz. Dum, dum. Kurwa, jakie drzwi, ja pierdziu. Strasznie ciemny ten statek jest. Na Normandii jest taka mroczna, ciemna. SR1. Okej. Okay. W samą porę, komandorze. Właśnie miałem wprowadzić nas do Cytadeli. Spójrz, jak działa to cacuszko. Podatki nie idą na marne. Joker. Mgławica. Cytadela. To Ascension. Okręt flagowy Cytadeli. Rozmiar to nie wszystko. Chcesz coś powiedzieć, Joker? Technika też się liczy. Popatrz na tego giganta. Przebiłby bariery każdego statku floty przymierza jednym strzałem. Dobrze, że jest po naszej stronie. Tu SSV Normandia. Prosimy o zezwolenie na lądowanie. Normandia, czekajcie na zezwolenie. Możecie rozpocząć lądowanie. Przekazuję was kontrolerowi przymierza. Zrozumiałem, wieża. Bez odbioru. Normandia, kierujcie się do doku 422. Klapy magnetyczne. To oburzające. Rada wkroczyłaby, gdyby gety zaatakowały kolonię należącą do Turian. Turianie nie zakładają kolonii na obrzeżach systemów Terminusa, ambasadorze. Ludzkość wiedziała, co ryzykuje, kiedy wkraczała w obręb Traversu. A co z Sarenem? Nie można tak po prostu zignorować zbuntowanego widma. Żądam podjęcia działań. Nie ma pan prawa czegokolwiek żądać od Rady, ambasadorze. Ochrona Cytadeli bada oskarżenia pod adresem Sarena. O wynikach dochodzenia SOC porozmawiamy podczas przesłuchania, nie wcześniej. Tu? Kapitanie Anderson, widzę, że przyprowadził pan całą wycieczkę z Normandii. Tylko oddział z Eden Prime. Na wypadek, gdyby pan miał jakieś pytania. Mam raporty na temat misji. Zakładam, że są prawdziwe. Tak jest. Nie, sfałszowane. Na to, że przekonał pan Radę, żeby udzieliła nam audiencji. Nie byli z tego powodu zadowoleni. Saren to ich najważniejszy agent. Oskarżenie o zdradę jest ryzykowne. Co ja Saren poradzę? Stanowi zagrożenie dla każdej ludzkiej kolonii. Musi zostać zatrzymany. Rada musi nas wysłuchać. Wyluzujcie, komandorze. Wasza kandydatura na widmo i tak wisi na włosku. Misja na Eden Prime mogła udowodnić, że umiesz wykonać powierzoną ci robotę. Zamiast tego Nilus zginął, a nadajnik został zniszczony. To wina Sarena, a nie jego. Miejmy zatem nadzieję, że śledztwo SOC przyniesie oczekiwane rezultaty. W przeciwnym razie Rada będzie miała doskonałą wymówkę. Proszę pójść ze mną, kapitanie. Musimy omówić kilka spraw, zanim rozpocznie się przesłuchanie. Shepard i reszta, możecie się z nami spotkać w wieży Cytadeli, na najwyższym piętrze.
Dopilnuję, żebyście mogli wejść. I dlatego nie cierpię polityków. Okej. Okay. Krótki kaszel. Spoko niebo. Niemniej jednak, czy ja to się mogę pokręcić trochę po tej cytadeli teraz? Kontrolka drzwi. Tum, tum. Witam, prezydium. Pozwól, że będę twoim przewodnikiem. Aviana. Pozdrawiam i witam w prezydium. Nazywam się Avina. Avina. I z przyjemnością zostanę twoją wirtualną przewodniczką na tym poziomie cytadeli. Okay. Jesteś osobą czy programem? Jestem wirtualną inteligencją, zaprogramowaną tak, by udzielać spontanicznych wskazówek o lokacjach na tym poziomie. Spontanicznych. Jeśli będziesz potrzebować pomocy, wciśnij jeden. Można się kontaktować przez dowolny terminal WI w prezydium. Okay. Oprowadź mnie. Znajdujesz się przy terminalu turystycznym prezydium numer 1. Po obu stronach lobby znajdują się ambasady, a także kwatera główna SOC. Po drugiej stronie tego lobby znajduje się wieża Cytadeli, miejsce urzędowania Rady Galaktycznej. Do widzenia. Do widzenia i dziękuję za skorzystanie z Aviny. Jeśli będziesz potrzebować pomocy, wciśnij 1. Żeby zmienić język na turiański, wciśnij 2. Jeśli potrzebujesz rozmowy z naszymi przedstawicielami, wciśnij 0. Przepraszamy, żaden... O, Garus. Żaden z konsultantów nie jest obecnie dostępny. Saren coś ukrywa. Daj mi więcej czasu. Graj na zwłokę. Mam grać z Radą na zwłokę? Chyba zwariowałeś. Nie bądź śmieszny. Twoje śledztwo dobiegło końca, Garusie. Komandor Shepard, jestem Garus Vakarian. Byłem oficerem dowodzącym w śledztwie dotyczącym Sarena. Dałeś ciało. Chyba bardzo chcesz udowodnić jego winę. Ciema, Garus! Nie ufam mu. Coś z nim nie tak, jak to mówią ludzie. Ale jest widmem. Wszystko, czego dotknie, staje się tajne. Nie mam żadnych dowodów. Myślę, że Rada może nas przyjąć, komandorze. Powodzenia, Shepard. Może ciebie posłuchają. Nie to, kur... Powodzenia, Shepard. Nie, dzięki. No tu Elvis siedzi, proszę bardzo. Znalazłem Elvisa. Asari, szybka podróż. Te robaczki są śmieszne, chociaż nawet nie wiem, co to za rasa, ale pies ich trącał. Kapitan Anderson. Siema, kapitanie. Przesłuchanie się zaczęło, chodźmy. Przesłuchanie się zaczęło. No jakie przesłuchanie? Ja się nie zgadzam bez adwokata, to ja tu proszę. Targetów to niepokojąca sprawa. Nie mamy jednak żadnych dowodów. Asari? Saren nie musi być zamieszany w sprawę. Śledztwo służb ochrony Turianin i... Nie było dowodów na poparcie pana zarzutu o zdradę. Naoczny świadek widział, jak zabił Nilusa z zimną krwią. Zapoznaliśmy się z raportami, ambasadorze. Zeznania jakiegoś dokera po przejściach to mało przekonujący dowód. Co to za insynuacje? Nilus był widmem, moim przyjacielem. Pewnie dzięki temu łatwiej uśpiłeś jego czujność. Kapitanie Anderson, dlaczego zawsze, kiedy ludzie wysuwają wobec mnie fałszywe zarzuty, pan jest w to zamieszany? A to pewnie komandor Shepard. Jestem niezwykle zobowiązany za zniszczenie nadajnika. To ty zniszczyłeś nadajnik. Potem próbowałeś wszystko zatuszować. Próbujesz zwalić winę na innych. Tak samo jak kapitan Anderson. Jesteście siebie warci. Z drugiej strony, czego można się spodziewać po człowieku? Saren gardzi ludźmi. Dlatego zaatakował Eden Prime. Twój gatunek, Shepard, powinien znać swoje miejsce. Nie jesteście godni, by zasiadać w Radzie. Nie jesteście nawet gotowi, by przyłączyć się do winy. Nie ma prawa tak mówić! To nie jego decyzja! Przyjęcie komandora do widm nie jest przedmiotem tego spotkania. To bez sensu.
Ludzie tylko marnują nasz czas. Rada nie będzie cię wiecznie chroniła. Jest jeszcze jedna ważna kwestia. Wizja komandora Sheparda. Być może spowodował ją nadajnik. To teraz uznajemy sny za dowody. Jak mogę się bronić przeciwko takim zeznaniom? Racja. Nie można opierać sądów na wybujałej wyobraźni i spekulacjach. Potrzebujemy niezbitych dowodów. Chcecie dodać coś jeszcze, komandorze Sheppard? Po co? Już podjęliście decyzję. Szkoda mojego czasu. Rada nie znalazła dowodów na powiązanie Sarena z getami. Ambasadorze, pana wniosek o wydalenie go z widm zostaje oddalony. Cieszę się, że sprawiedliwość zatriumfowała. Posiedzenie uznaje się za zamknięte. Przyprowadzanie pana na spotkanie było błędem, kapitanie. Zbyt wiele łączy pana z Sarenem. Rada zakwestionowała motywy naszego działania. Znam Sarena. Współpracuję z getami w jednym celu. Chcę zniszczyć całą ludzką rasę. Wszystkie nasze kolonie są zagrożone. Także światy, którymi zarządzamy, są w niebezpieczeństwie. Nawet Ziemia. Okay. Teraz sami musimy się zająć Sarenem. Jako widmo jest właściwie nietykalny. Musimy znaleźć inny sposób, by go zdemaskować. A co z Garusem, tym śledczym z SOC? Widzieliśmy, jak kłócił się z egzekutorem. No właśnie. Prosiłby dać mu więcej czasu na dokończenie raportu. Wyglądało, jakby miał coś na Sarena. Okej. Okay. Gdzie mógłbym go znaleźć? Znam w SOC kogoś, kto pomoże nam wytropić Garusa. Nazywa się Harkin. Nic z tego. Zawiesili Harkina w zeszłym miesiącu za służbę po pijaku. Nie mam zamiaru marnować czasu na tego nieudacznika. Nie będziesz musiał. Nie chcę, by Rada wykorzystywała twoją znajomość z Sarenem jako wymówkę. Sheppard się tym zajmie. Nie możesz odsunąć kapitana Andersona od śledztwa. Ambasador ma rację. Powinienem usunąć się w cień. Mam kilka spraw do załatwienia. Kapitanie, proszę wpaść później do mojego biura. Harkin pewnie chleje w noże chory. To taka mordownia w niższej sekcji okręgów. Mam rozmawiać z pijakiem? Na co nam się przyda? Nie zaszkodzi z nim porozmawiać. Tylko uważajcie. Nie nazwałbym go godnym zaufania. Dowiedzmy się jeszcze, o co chodzi o Sarena. Co się stało? Jakieś 20 lat temu brałem udział w misji na pograniczu skyliańskim. Współpracowałem wtedy z Sarenem. Mieliśmy zlikwidować terrorystów. Saren sprawnie zdjął swój cel, ale przy okazji zginęło wielu ludzi. Niewinnych ludzi. Oczywiście, wszystko zatuszowano. Ale zdążyłem sobie popatrzeć, jak działa Saren. Bezlitośnie i bez wahania. Zabiłby tysiące niewinnych cywilów, byleby zakończyć wojnę. Zabijanie niewinnych nie kończy wojen. Rozpoczyna je. Nie uczcie mnie, jak działa ten świat, komandorze. Wiem, że czasem trzeba wybrać mniejsze zło. Ale tylko wtedy, gdy nie ma już innego sposobu. Saren nie bawi się w takie drobnostki, jak szukanie rozwiązań. Jest wypaczony. Lubuje się w przemocy, w zabijaniu. I umie zacierać po sobie ślady. Okej. Widma, dowiedzmy się na temat widm. Chcę więcej o widmach. Nie są typową organizacją rządową. Zwykle działają w pojedynkę, po cichu. Usuwają problemy, których nie może rozwiązać Rada. Dbanie o pokój w galaktyce nie jest łatwe. Rada zazwyczaj działa dyplomatycznie, ale czasem potrzebne są bardziej radykalne metody. Jak wybierają kandydatów na widma? Nie można po prostu złożyć podania o przyjęcie. Nie ma programu szkoleniowego. Widm się nie mianuje. Widmem trzeba się urodzić. Rada zawsze szuka wyjątkowych jednostek. Osób, które potrafią dobrze wykonywać rozkazy. Takich jak wy. Pewnie obserwowali was od lat. Zwróciliście czymś ich uwagę. Chcą was mieć po swojej stronie.
Nilus miał przekazać im ostateczną rekomendację, ale ponieważ nie żyje, decyzja została odłożona. No dobra, co właśnie, jeżeli co ktoś się za dzieje, daleko jeśli widmo pójdzie? Wymknie się spod kontroli. Rzadko to się zdarza. Rada bardzo uważnie wybiera kandydatów. Ale jeśli już coś idzie nie tak, jest jedno rozwiązanie. Wyznacza się inne widmo, by unieszkodliwić zbuntowanego agenta. Okej. Muszę już iść. Można było się tego spodziewać. Do widzenia, Shepard. Jeśli będziecie czegoś potrzebować, szukajcie mnie w biurze ambasadora. Zobaczcie, że ja tak niewiele mówię, ale tak naprawdę historia głównie opowiada się sama. Niemniej jednak Saren tutaj... Sala posiedzeń Rady, a Cytadela, nie, musimy zejść niżej, moment, gdzie ja mam tu, tak, kolejkę muszę znaleźć. Kolejka. Szybka kolejka miejska. Tak, to nadal będzie, dobra. Więc lecimy. Ten gość coś kombinuje. Który? Tamten przy opiekunie. Aha, to są opiekunowie. Co? O, nie, ja nie... Nieważne. Tak. Czy jest coś, czym mogę służyć? Dlaczego jest pan tak zainteresowany opiekunami? Opiekunowie? Nie interesują mnie opie... Nie ściemniaj. Wiem, co widziałam. Ja... nie jestem pewien, czy powinienem o tym rozmawiać. Tylko rozmawiamy. Coś w tym złego? Nie. Chyba nie zaszkodzi powiedzieć prawdę. Używam małego skanera, by zebrać odczyty opiekunów. Jak dotąd z mizernym rezultatem. Trudno jest do nich podejść. Po co ta cała konspiracja? Ponieważ nie powinno się przeszkadzać opiekunom. Nie sądzę, by skanowanie im przeszkadzało, ale władze mogą się nie zgodzić. Chciałbym dokończyć pracę bez przeszkód, ale to chyba niemożliwe. Okay. Czas na mnie. Na razie. Czyli to są opiekunowie. Okej. Sektor okręgów. Nora chory. Nie interesuje mnie pomaganie temu gościowi. Szczerze powiedziawszy, latanie za opiekunami i skanowanie ich. Co by prawdopodobnie miało się odbyć. To on! Ognia! Panowie! Myślę, że moglibyśmy się jakoś dogadać. Aż tak od razu trzeba się denerwować? Czy ja mogę mu jakoś pacnąć? Załatwić wroga! Nie teraz, do cholery! Nie, Ashley, nie denerwuj się. Zatrzymaj sobie prezydium. To tutaj jest zabawa. Kurde, zabójcy się na mnie rzucili. Okej. Bywalec, Jenna. Przepraszam, podejdę do ciebie jak tylko będę mogła. Mam tu sprawę do załatwienia, ale z kimś innym. Odejdź, nie mam ochoty na pogawędki. Nie wiem. Odwal się, Rex. Pięść kazał cię uciszyć, gdybyś się pojawił. Na co czekacie? Jestem tutaj. To jedyna szansa pięści. Jeśli ma trochę oleju w głowie, skorzysta z niej. Nie, Rex. Koniec zabaw. Wypierdalaj. O nie, to dopiero początek. Drogi ludzie, nie szukam z wami zwady. O co chodziło? Kto wie. Lepiej jednak nie dajmy się w to wciągnąć. Niech żyją kroganie. Wojsko przymierza. Wiesz, mogłem zostać żołnierzem. Zamiast tego wstąpiłem do tej cholernej ochrony Cytadeli. Największy błąd mojego życia. Dobra. Szukam funkcjonariusza SOC. Turianina, nazywa się Garus. Garus? Musisz być z załogi Andersona. Biedny gnojek wciąż próbuje załatwić Sarena, co? Wiem, gdzie jest Garus. Ale najpierw powiedz mi jedno.
Czy kapitan wyjawił ci swój wielki sekret? To nie moje zmartwienie jest. Muszę się tylko dowiedzieć, gdzie jest Garus. Ale to wszystko się ze sobą łączy. Nie łapiesz? Kapitan był kiedyś widmem. To dopiero niespodzianka, nie? Wszystko było trzymane w wielkiej tajemnicy. Pierwszy człowiek, który dostąpił tego zaszczytu, a później wszystko spierdolił. Zawalił jedną z misji do tego stopnia, że go wypieprzyli na zbity ryj. On oczywiście wini za wszystko Sarena. Twierdzi, że Turianin go wyrobił. Okej, co się stało? Dlaczego go wywalili? Spytaj się. Nie znam szczegółów, ale założę się, że to ciekawa historia. Upadek bohatera. Klasyczna tragedia. Okej, dobra. Powiedz mi po prostu, dokąd poszedł Garus. Garus węszył w biurze dr Michel, która prowadzi medklinikę po drugiej stronie okręgów. Chyba miał zamiar ją odwiedzić. Okej. Spadam stąd. Dobra. Pozwól mi pić w spokoju. Możemy sobie usiąść tu na krześle, posiedzieć, ale nas to... Kurde, schowaj tą broń. Dlaczego kapitan Anderson nie powiedział nam, że był kiedyś widmem? Bo może nie był. Kartu to ćwo. Pewnie chce nam tylko namieszać w głowach. Pewnie masz rację. Mimo to... Dobra, no tak czy siak. W sumie ciekawa rzecz, że był kiedyś widmem. Morlan, siema. Witajcie w sławnym sklepie Morlana. Z pewnością chcecie nabyć towary dobrej jakości. Lepiej nie mogliście trafić. Okej. Pokaż, co masz do zaoferowania. Och, na pewno mój towar cię zadowoli. Mam tylko rzeczy pierwszej jakości. Obejrzyj pancerze z obcych. Okej. Co tu jest? Koszt. Łocie, panie. Ciężki pancerz Turianina, lekki ciężki pancerz Kroganin, rany boskie. Co mogę sprzedać? O, ulepszenie granatów. I... Lekki pancerz Turianin, lekki pancerz człowiek, paladyn, ocalony, strzelba, średni pancerz, karabiny snajperskie, dwa młoty. Dobra, to możemy jednego sprzedać. Karabin snajperski, o, właściwie dwa takie karabiny mam, to sprzedaj go. Strzelba mnie w ogóle nie obchodzi. Ulepszenie amunicji, przeciwpancerne, półpłaszczowe, fazowe, no dobra. Wszystko fajnie, pięknie, cacy, tyle, że mnie to akurat nie obchodzi. No szybciej z tymi drzwiami, szybciej, Jezu. Dobra. Okręgów, klinika medyczna. Na razie się przemieszczamy tylko między tymi punktami, nie można sobie chodzić po cytadeli. Ciekawe, czy tak jest na stałe, czy drzwi kliniki medycznej. Nikomu nie powiedziałam, przysięgam. Sprytnie, pani doktor. Tak właśnie ma być, gdy zjawi się Garus. Buzia na kłódkę, albo będziemy musieli... Kim jesteś? Puśćcie ją. Srut! Lubię Garusa. Nie pierdzieli się, facet. No, spieprzać. Dobra. Raz, dwa, tutaj się. Panie, łap pan. Uii. No i co? A, nie mam już granatów, bo je głupio wyrzuciłem. Ale on tu ma nogę. Dobra, przesuńmy się do niego. I zróbmy z niego sieczkę. Siema. Okej. O, rozwalili tam skrzynkę. No spoko. Siema, Garus. Jak leci? Ale wyczucie, Shepard. Dzięki tobie się udało. No okej, nie ma... Ładny strzał. Czasami wychodzi. Doktor Michel, jest pani ranna? Nie, wszystko w porządku, dziękuję. Mam tylko brudne dziękuję włosy. Wam wszystkim. Dobra, możemy panią ochronić. Wiem, że pani grozili. Ale jeśli dowiemy się, dla kogo pracowali, będziemy mogli panią chronić. Pracują dla pięści. Chcieli mnie uciszyć, żebym nie mogła powiedzieć Garusowi o kwariance. Kwarianka? O jaką kwariankę chodzi? Kilka dni temu do mojego biura przyszła pewna kwarianka.
Została postrzelona, ale nie chciała zdradzić, kto to zrobił. Prawdopodobnie ktoś ją ścigał. Spytała mnie o handlarza cieni. Chciała otrzymać schronienie w zamian za informacje. Okej. Gdzie jest teraz? Skontaktowałam ją z Pięścią. To agent handlarza cieni. Już nie. Teraz pracuje dla Sarena. Handlarz cieni się wściekł. Pięść zdradził handlarza cieni? Nawet on nie jest aż taki głupi. Saren musiał przebić stawkę. Ta kwarianka ma coś, czego pragnie Saren. Coś na tyle cennego, aby zadrzeć z handlarzem cieni. Okej. Co jeszcze może mi pani powiedzieć o kwariance? Nie jestem pewna. Tak jak mówiłam, chciała otrzymać schronienie w zamian za informacje. Ona nie... Chwileczkę. Gety. Jej informacje miały związek z getami. Na pewno jest w stanie powiązać Sarena z getami. Rada nie może tego zignorować. Pora złożyć pięści wizytę. To twoje przedstawienie, Shepard. Ale ja chcę załatwić Sarena tak samo jak ty. Idę z tobą. Okej. Dlaczego? Jesteś Turianinem. Dlaczego chcesz go załatwić? Nie miałem dowodów, ale widziałem, co się dzieje. Saren zdradził Radę i przyniósł wstyd moim pobratymcom. Okej. Witam na pokładzie, Garus. Nie tylko my czekamy na pięść. Handlarz cieni też chce go załatwić. Wynajął krogańskiego łowcę głów nazwiskiem Vrex. Tak. Widzieliśmy go w barze. Chrzanić go. Sami damy radę. Ruszajmy. Chrzanić go. O, Garus, proszę bardzo. O, mogę zespół ściągnąć. Dobra, niech będzie w takim razie... Dobra, niech będzie on. Aha, to jest pogląd. Dobra. Mamy dużą siłę bojową, siłę techniki słabą, siłę biotyki słabą. Dobra, zaakceptuj zespół. Tak jest. Wolę mieć dużą siłę bojową niż ten. Poza tym Garusa lubię. A Ashley fajnie wygląda. Widoką nam głowicę. Leksykon. No, spoko. Całkiem ładny widok. Dobra. Okręgi. Skok prezydium. Gdzie mam się udać w takim razie? Klinika medyczna. Do prezydium, do fluxu. Dolny rynek, dolnego okręgu, do Akademii SOC. Jeśli chcesz spróbować szczęścia, odwiedź kasyno we Fluxie. Dobra, do Nory? Mam wrócić? Teraz nie wiem, kurde, zgubiłem się! Dobra, moi drodzy, ale tutaj sobie zakończymy. Bo i tak jest długi ten materiał. I co? Widzimy się następnym razem. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.